Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? It's time for the second final and the second final for the goal on tonight's rivalry. On the back straight, representing Netherlands, Annemiek van Vleuten. And on the home straight, your favorite, white and red, representing Poland, Justyna Kaczkowska. Let's fight for the goal! Duża przewaga jest Justyny Kaczkowskiej. Szanowni Państwo, mamy złoty medal. And the official results, first place goes
Pani Justyno, po wczorajszej radości, po srebrnym medalu, dziś jeszcze większa radość. Jak Pani to przyjmuje? Jak to Pani wszystko widzi na tym pięknym teatrze właściwie, bo to jest teatr już kolarski w Pruszkowie. Dla mnie to są całkiem inne zawody niż każde inne. Zdarzało mi, rok temu wygrałam na Pucharze Świata, ale radość nawet nie była w połowie taka jak tutaj. Są zupełnie inne emocje, dużo większe przy własnej publiczności, na własnym torze, coś niesamowitego. Na Pani ręce gratulacje również dla tatusia, który Panią tam prowadził od początku, kierował i tak dalej. Jak Pani teraz tę drogę ocenia z perspektywy tego złotego medalu? Tata jest najbliższą osobą mi tutaj w sporcie i bardzo liczę się z jego zdaniem jako trenera, jako nawet przyjaciela. Gratuluję tych dwóch medali w Pruszkowie. Mam nadzieję, że na następnych imprezach będzie podobnie, a może i lepiej. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. To jest Pana dziecko praktycznie. Pan odkrył tę zawodniczkę. No to jest tak, że jak jest zwycięstwo, to jest wielu ojców i chrzestnych, ale faktycznie. Ja dostałem od Justyny koszulkę, pierwszą koszulkę, która zdobyła na Mistrzostwach Świata i bardzo się zdziwiłem, dlaczego akurat ja otrzymuję tą koszulkę, a ona powiedziała, że gdybym ja tych zawodów nie robił dla dzieci w Pruszkowie tutaj, to ona by nie była na torze i by nie została mistrzynią świata. A tak przyjeżdżała na ten tor, trenowała i również jakoś tam cząstka moja jest w tym jednak, że ta Justynka jest naszą wielką gwiazdą i jeszcze będzie chyba. Ladies and gentlemen. The medal ceremony for the TISO UCI Track Cycling World Cup Pruszków. Women's Individual Pursuit. Panie i panowie, ceremonia medalowa Pucharu Świata w kolarstwie torowym TISO UCI w Pruszkowie. Indywidualny wyścig na dochodzenie kobiet. The medals will be presented by President of Polish Cycling Federation, Dariusz Banaszek. Medale wręczy prezes Polskiego Związku Kolarskiego, Dariusz Banaszek. Winner of the bronze medal, representing Italy. Zdobywcą brązowego medalu, reprezentująca Włochy, Elisa Balsamo. Winner of the silver medal, representing Netherlands. Zdobywca srebrnego medalu, reprezentujący Holandię, Annemiek van Vlieten. TISO UCI Track Cycling World Cup Women's Individual Pursuit Gold Medalist representing Poland. Złotą medalistką zawodu Pucharu Świata TISO UCI w indywidualnym wyścigu na dochodzenie kobiet jest reprezentująca Polskę Justyna Kaczkowska. Flowers will be presented by member of the UCI Management Committee, Tony Kirsch. Kwiaty wręczy członek dyrektoriatu UCI, Tony Kirsch. Ladies and gentlemen, the national anthem of Poland. Panie i panowie, hymn narodowy Polski.
Ladies and gentlemen, please acknowledge all our medalists. Panie i panowie, pogratulujmy jeszcze raz brawami tym medalistkom. Panie prezydencie, wspaniały dzień, wspaniała postawa polskiego zespołu i wspaniale smakuje na pewno złoto. Tak, wspaniały dzień pod każdym względem, pod względem emocji, pod względem sukcesów i jednak też pod względem pecha, który mieliśmy. Na starcie niestety zdarzyły się dwa falstarty naszych utalentowanych średniodystansowców. No cóż, takie jest kolarstwo. Ja myślę, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Chłopaki wyciągną wniosek, ale te łzy ich w oczach tu u nas, w Pruszkowie, gdzie chcieli naprawdę sięgnąć po, nie wiem czy nie, po ten Puchar Świata, pierwszy w historii, u tych młodych 20-latków, tego nigdy nie zapomnę. Ja myślę, że będzie dobrze, mamy 3 lata do olimpiady, pocieszamy ich bardzo, chłopaki wnioski wyciągną, tym bardziej, że nigdy tego falstartu jeszcze nie zrobili. Mamy Puchar Świata Justynki Kaczkowskiej, mamy sukcesy, mamy finał Mateusza Rudyka za chwilę. No jest wspaniały dzień, mamy publiczność, mamy kibiców, mamy atmosferę. Czego więcej trzeba? Tego, żeby zawsze pan był tak szczęśliwy i tak zadowolony z występu Polaków oraz tego wszystkiego, co się wokół kolarstwa dzieje. Bardzo dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim kibicom, że przyszli do nas. Chciałem zaprosić na następne edycje Pucharu Świata i Mistrzostw Świata w lutym tu u nas w Pruszkowie. Naprawdę, kolarstwo przed nami. Dziękuję wszystkim.